Lecące wysoko nad ziemią bombowce potrafią niszczyć czołgi, bunkry i równać z ziemią całe miasta. Bombardowanie z powietrza ma ułatwiać atak i osłonić odwrót. To wojna totalna, w której chodzi o unicestwienie przeciwnika. W dzisiejszym programie prześledzimy ewolucję zarówno bomb, jak i przenoszących je samolotów. Historia oręża. Bomby o małej średnicy, zwane SDB, to jedne z najskuteczniejszych i najinteligentniejszych bomb świata, łączące w sobie najnowocześniejsze technologie naprowadzania z ogromną siłą wybuchu. Nikt i nigdzie nie może się czuć bezpieczny. Czołg to mały cel, bum, i już go nie ma. Bomby SDB będą wkrótce podstawową bronią amerykańskiego lotnictwa. Są małe, więc można je przenosić w dużych ilościach. I tak potężne, że potrafią zniszczyć każdy cel. Za chwilę poznacie ich rodowód i zrozumiecie, jak ciężkie bombowce, technologia stealth i precyzyjne systemy naprowadzania przyczyniły się do tego, że bomba SDB zawsze trafia w cel. W ciągu zaledwie 80 lat samoloty zmieniły się nie do poznania. Z rozklekotanych drewnianych latawców w najnowocześniejszą broń współczesnego pola walki. A wszystko to w czasie życia jednego człowieka. Praktycznie od chwili powstania samolotu myślano o tym, jak rzucać z niego bomby. Pierwsze bombowce pojawiły się w czasie I wojny światowej, kiedy próbowano wyrwać się z krwawego impasu wojny okopowej. To była desperacka próba przełamania obrony wroga. Aby wyrwać się z impasu, szczególnie na froncie zachodnim, trzeba było oderwać się od ziemi i wzbić się w powietrze. Pierwsze wyspecjalizowane bombowce, zdolne zabrać na pokład ładunek rzędu kilkuset kilogramów bomb, pojawiły się w trakcie I wojny światowej, głównie dzięki komuś, kto kojarzy się ze śmigłowcami. To właśnie Rosjanin, Igor Sikorski, stworzył całą rodzinę bombowców Ilya Muromiec. Prace rozpoczęte przez Sikorskiego kontynuowali Brytyjczycy. W roku 1915 w wytwórni Handley Page powstał udany bombowiec model Zero. Jednak pierwsze bombowce nie były zbyt skuteczne. Maszyny budowane pod koniec I wojny światowej zabierały po 15-45-kilogramowych bomb, a ich prędkość wynosiła 140 km na godzinę. Bomby były małe, bo osiągi maszyn były niewielkie, a bomby zwiększały ich ciężar. Bombardowanie z powietrza nie było zbyt skuteczne i nie miało wpływu na przebieg wojny. Lecz tak narodził się pomysł, że w ten sposób można zaatakować przeciwnika. Niemcy próbowali innego rozwiązania – sterowców. Niemcy starali się wykorzystać sterowce do prowadzenia dalekosiężnych bombardowań i podejmowali naloty na Anglię czy nawet Rosję. Jednak sterowce były praktycznie bezbronne. Powłoka typowego sterowca była wypełniona 70 tysiącami metrów sześciennych wodoru. Sterowiec jest świetny do przenoszenia ciężkich ładunków, pod warunkiem, że nikt do niego nie strzela. Albo że się nie zapali. To wszystko oznaczało, że bombowcami przyszłości będą samoloty. Jednak te wciąż budowano z drewna i płótna.
Choć drewno było lekkie, tanie i łatwo dostępne, kilku marzycieli zaczęło budować samoloty z metalu. Ludzie mówili, że to wbrew logice. Wystarczy spojrzeć na latawiec i to, z czego jest zrobiony. Z drewna, balsa i tak dalej. Drewno jest lekkie, a metal ciężki. Z drugiej strony, obróbka drewna nie jest łatwa i wymaga długiej nauki, co jednak staje się nieistotne, gdy uruchamia się masową produkcję z zastosowaniem metod przemysłowych. W przededniu wybuchu II wojny światowej bombowce były już metalowymi bestiami, a ich potężne silniki miały moc zdolną unieść w powietrze 50 ton metalu. Przyszłość była jasna. Od ciężkich maszyn z II wojny światowej do niewidzialnego B-2. Materiałem konstrukcyjnym był metal. Z jednym wyjątkiem. W połowie II wojny światowej jedna z brytyjskich wytwórni stworzyła najszybszy ówcześnie samolot świata. Stworzyła go z drewna. Kiedy poszliśmy do Ministerstwa Lotnictwa, myślałem, że wyrzucą nas za drzwi. No bo kto robi bombowiec z drewna? Historia oręża. Przez pierwsze 30 lat większość samolotów budowano z drewna. Lecz na początku II wojny światowej wszystkie bombowce robiono już z metalu. W roku 1942 wytwórnia de Havilland cofnęła czas i stworzyła najszybszy w tym czasie samolot świata. Mosquito. Początkowo królewskie lotnictwo nie było zainteresowane nową maszyną. Drewniane konstrukcje należały do przeszłości i wszyscy wiedzieli, że samoloty powinno się budować z metalu. W tym okresie strategicznym materiałem były metale, a nie drewno. Konstruktor Jeffrey de Havilland postanowił przekonać niedowiarków. Kiedy poszliśmy do Ministerstwa Lotnictwa, myślałem, że wyrzucą nas za drzwi, no bo kto robi bombowiec z drewna? Jednak zapasy metali były na wyczerpaniu, więc postanowiono sprawdzić inne materiały i inne możliwości. Mówi się, że Mosquito przywrócił do życia brytyjskie meblarstwo. Przy produkcji pracowali bezrobotni w tamtych czasach meblarze i stolarze. To był najpiękniejszy brytyjski mebel wszechczasów. Sceptycyzm RAF-u był krótkotrwały. Wykonana z balsy i świerku, napędzana dwoma 12-cylindrowymi silnikami Rolls-Royce'a maszyna rozwijała prędkość ponad 640 km na godzinę. 4 razy więcej niż najszybsze bombowce I wojny światowej. Przedstawiciele Ministerstwa Lotnictwa, którzy zjawili się na pokazach prototypu, byli w szoku. Prawie natychmiast wydano polecenie uruchomienia produkcji. Nie tylko RAF był pod wrażeniem. Niemieckie naczelne dowództwo także było w szoku, gdy w styczniu 1943 roku dzienny nalot na Berlin pokrzyżował uroczyste obchody 10. rocznicy powstania NSDAP. Szef niemieckiego lotnictwa, Hermann Göring, był zielony z zazdrości, że Brytyjczycy produkują swoje bombowce z drewna. Z racji rozwijania wielkich szybkości, moskity, w odróżnieniu od innych bombowców, nie miały uzbrojenia obronnego. Jak sama nazwa wskazuje, moskit potrafił ukąsić i zniknąć. Jego maksymalna szybkość wynosiła ponad 640 km na godzinę, czyli tyle, ile budowanych pod koniec wojny myśliwców Mustang. Mosquito był szybki, bo był bardzo lekki. Jednak dla bombowca oprócz szybkości ważny jest także zasięg. Zadaniem bombowców jest atakowanie strategicznych celów nie za linią frontu, lecz w każdym miejscu na świecie. W czasie II wojny światowej wszystkie bombowce napędzane były silnikami tłokowymi i śmigłami, które stawały się coraz bardziej wydajne. Teraz jednak zaczynała się epoka wojen międzykontynentalnych.
Jeszcze przed japońskim atakiem na Pearl Harbor rozważano możliwość budowy bombowców, które startując z USA mogłyby pokonać Atlantyk lub Pacyfik i zaatakować cele po ich drugiej stronie. B-29 był pierwszym bombowcem mogącym latać na granicy atmosfery. Silniki o łącznej mocy prawie 10 tysięcy koni mechanicznych umożliwiały lot na wysokości nieosiągalnej dla ówczesnych myśliwców ani dla ognia broni przeciwlotniczej. Lecz wysoki pułap niósł ze sobą szereg wyzwań. B-29 był pierwszą maszyną z hermetyczną kabiną, dzięki czemu załoga mogła przeżyć w rozrzedzonym powietrzu w trakcie misji trwającej nawet 18 godzin. Nie trzeba już było grubych, futrzanych kombinezonów ani masek tlenowych. Poprzeczkę podniósł wprowadzony do służby w roku 1948 B-36, który potrafił przelecieć bez tankowania 16 tysięcy kilometrów. Przy rozpiętości skrzydeł ponad 71 metrów B-36 Peacemaker był największym samolotem świata napędzanym silnikami tłokowymi. B-36 miał 6 takich silników. Zaprojektowano je na początku II wojny światowej, kiedy zakładano, że naloty na Niemcy będą prowadzone z baz w USA. 28 cylindrów i chłodzenie powietrzem to najbardziej skomplikowany i najpotężniejszy silnik tłokowy, jaki kiedykolwiek zbudowano. Mimo złożoności, silnik Peacemakera mógł obsłużyć każdy mechanik samochodowy. Termin silnik tłokowy bierze się stąd, że we wnętrzu każdego cylindra znajduje się poruszający się w górę i w dół tłok. Powietrze miesza się z benzyną, a idący w górę tłok spręża mieszankę. Potem iskra powoduje jej zapłon i wybuch, który wymusza ruch tłoka w dół. Zasada działania jest identyczna jak w silniku samochodu. Lecz silniki tłokowe miały zbyt dużą wagę w stosunku do mocy. B-29 i B-36 osiągały szybkość zaledwie 560 km na godzinę. Wszystko uległo zmianie, gdy pojawiły się silniki odrzutowe. W roku 1944 niemiecki konstruktor Willy Messerschmitt zbudował odrzutowy myśliwiec Me-262 i rozpoczął się kolejny wyścig. W roku 1947 wszedł do służby pierwszy amerykański bombowiec odrzutowy, Boeing B-47 Stratojet. Odrzutowy silnik wytwarzał ciąg, wykorzystując energię rozprężających się gazów spalinowych. Oto Allison J-33, pierwszy użytkowy silnik odrzutowy lotnictwa USA. To silnik turboodrzutowy, co znaczy, że powietrze zasysane jest tędy, sprężane przez kompresor i tłoczone do komór spalania, gdzie miesza się z paliwem i wytwarza wydostające się przez dysze gazy spalinowe. Dzięki takim silnikom nowe bombowce dorównywały swoim prześladowcom pod względem szybkości. Bombowce z napędem odrzutowym były tak szybkie jak odrzutowe myśliwce i nie potrzebowały eskorty, bo mogły umknąć przed pościgiem. Naddźwiękowe bombowce, takie jak XB-70 czy B-1, nawet wyglądały jak myśliwce. XB-70 osiągał szybkość 3700 km na godzinę, prawie 6 razy więcej niż B-36. Powolne bombowce ścigane przez szybkie myśliwce przeszły do historii. Silniki odrzutowe zwiększyły także zasięg maszyn z okresu zimnej wojny. USA mogły teraz zaatakować Związek Sowiecki bombowcami startującymi z lotnisk położonych w Ameryce. Zwiększony zasięg oznaczał, że Dawid nie musiał się już brać za bary z Goliatem. Teraz mógł go zaatakować z odległości. Międzykontynentalny bombowiec Boeing B-52 został oblatany na początku zimnej wojny, w roku 1952. Osiem silników umożliwiało mu zabranie na pokład 32 ton bomb i pozwalało rozwinąć szybkość o 400 km większą niż jego poprzednik B-36. Zasięg maszyny wynosił ponad 14 tysięcy kilometrów. Moc silników, zasięg i udźwig tego giganta zagwarantowały mu wspaniałą przyszłość.
Jednymi z największych zalet B-52 były moc i zasięg. Stosowane początkowo silniki umożliwiały rozwinięcie szybkości 1000 km na godzinę, dzięki czemu mógł wymknąć się myśliwcom i lecieć dalej. Zasięg B-52 zwiększył się do praktycznie nieskończoności wraz z pojawieniem się tankowania w powietrzu. Gdy w roku 1956 pojawił się Boeing KC-135 Stratotanker, misje bombowe już nigdy nie miały być takie jak dawniej. Potężne stereogonowe zapewniały stabilny lot. Bombowiec bez trudu odłącza się od bomu paliwowego, a misja może trwać tak długo, jak długo wytrzyma załoga. Nowym standardem stały się loty trwające 24 godziny. Dowództwo lotnictwa strategicznego z czasów zimnej wojny to nie tylko bombowce B-52, lecz także latające tankowce KC-135. To dzięki nim samoloty bombowe mogły zaatakować cele leżące w głębi terytorium Związku Sowieckiego i praktycznie w każdym punkcie naszej planety. Z racji swojego zasięgu bombowce B-52 stały się kluczowym elementem atomowego arsenału USA. W trakcie operacji Chrome Dome stacjonujące na Grenlandii B-52 wisiały w powietrzu non-stop w pobliżu granic sowieckiej przestrzeni powietrznej. Gdyby ZSRR przeprowadził atak jądrowy na Amerykę, odpowiedź byłaby natychmiastowa. Przez wiele lat maszyny uczestniczące w Chrome Dome latały 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, gotowe do prowadzenia III wojny światowej, niezależnie od tych biedaków na Ziemi, którzy już dawno zmienili się w radioaktywną szlakę. B-52 jest wciąż na wyposażeniu amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Wielki, brzydki i zdolny wykonać każdą misję, ma atakować cele z dala od domu. Dziś B-52 wspólnie z bombowcami B-1 zapewniają wsparcie oddziałom NATO prowadzącym operacje w trudno dostępnych regionach Afganistanu. Stworzony do wykonywania atomowych ataków na Związek Radziecki, B-52 będzie na wyposażeniu lotnictwa USA jeszcze przez wiele lat. Zakłada się, że maszyny tego typu pozostaną w użyciu do roku 2040. W chwili, gdy odejdą ze służby, będą miały 90 lat. W przeciągu 8 dziesięcioleci bombowce zmieniły się z drewnianych, trzęsących się dwupłatów w lśniące bestie pędzące po niebie szybciej od dźwięku. Jednak dla bombowców szybkość i zasięg to sprawa drugorzędna, bo najważniejsze jest to, co zrobią, gdy dotrą nad cel. Bombowiec jest tak skuteczny jak bomby, które zrzuca. Dzisiejsze samoloty bombowe potrafią zniszczyć swoimi bombami bunkry umieszczone głęboko pod ziemią. Lecz bomby nie zawsze były tak doskonałe. W czasie II wojny światowej lotnictwo aliantów zmiażdżyło potęgę III Rzeszy 3,5 milionami ton bomb wybuchających w chwili uderzenia. Na początku wojny bomby wyglądały mniej więcej tak i ważyły od 50 do 500 kg. To bomba, którą po prostu zrzucano z samolotu i która wybuchała w chwili uderzenia w cel. Specjalne zadania wymagają specjalnych narzędzi. Brytyjski Wright na Tamy w roku 1943 miał zniszczyć okręg przemysłowy w dolinie rzeki Rury poprzez zniszczenie 6 zapór wodnych i zalanie położonych niżej fabryk. To zadanie wymagało bardzo precyzyjnego zrzutu bomb. Rozwiązanie znalazł legendarny brytyjski inżynier Barnes Wallis. Aby bomba trafiła dokładnie tam, gdzie trzeba, potrzebne było coś, co odbija się od wody, jak rzucony do stawu okrągły kamyk. Umieszczenie ważącej 4200 kg bomby we właściwym miejscu nie zamykało problemu. Aby zniszczyć zapory, Wallis zaprojektował bomby tak, by wykorzystywały fizyczne właściwości wody.
Gdyby bomba wybuchła w powietrzu, fala uderzeniowa błyskawicznie uległaby rozproszeniu, lecz gdyby wybuchła w wodzie, fala uderzeniowa zostałaby przekazana na konstrukcję tamy. Zasadę tę zademonstruje specjalista od materiałów wybuchowych, Sidney Olford. Zobaczmy, co stanie się z cegłą. No i proszę. Jak widać, uszkodzenia są jedynie powierzchowne. Taki sam ładunek zdetonowany w wodzie bez trudu rozbije cegłę. Naprawdę nieźle. Podobnie jak nasz eksperyment, rajd na tamy zakończył się sukcesem. 18 bombowców Lancaster leciało na wysokości 18 metrów, aby uniknąć wykrycia przez radary. 2 z 6 tam zostało zniszczonych, a 4 pozostałe poważnie uszkodzone. Dolina Rury znalazła się pod wodą. Wobec nieustannych nalotów lotnictwa sprzymierzonych, niemieckie fabryki zbrojeniowe i sztaby wymagały specjalnej ochrony. Gdy Niemcy wycofali się na tereny III Rzeszy, większość fabryk zbrojeniowych oraz sztaby ukryte zostały pod ziemią i zwykłe bomby przestały być skuteczne. Oprócz skaczących bomb, Barnes-Wallis stworzył 2 superbomby. Ważącą 5 ton Tallboy i jej starszą siostrę, 10-tonową Grand Slam. Największą bombą przenoszoną przez Lancastery była ważąca 10 ton Grand Slam. Maszyna ze specjalnie przerobioną komorą bombową zabierała tylko jedną bombę. Wydawało się, że spada bardzo wolno i nagle bum. Przebijała się przez beton i wybuchała. W trakcie pierwszej wojny w Zatoce okazało się, że irackie instalacje obronne ukryte są pod tonami piasku i betonu. Plan inwazji zakładał szybkie zniszczenie bunkrów przez myśliwce bombardujące w celu sparaliżowania irackiej obrony przeciwlotniczej. Lecz aby tego dokonać, trzeba było stworzyć nowy rodzaj bomb. Z przodu znajduje się specjalnie utwardzona głowica, zdolna przebić się przez wielometrową warstwę ziemi i betonu. Historia oręża. W czasie II wojny światowej do atakowania najtrudniejszych celów alianckie lotnictwo używało potężnych, konwencjonalnych bomb, takich jak Grand Slam. 36 lat później, w czasie operacji Pustynna Burza, samoloty koalicji użyły do niszczenia irackich bunkrów całkiem odmiennej taktyki. W połowie stycznia 1991 roku Centrum Uzbrojenia Lotnictwa otrzymało polecenie opracowania bomby penetrującej, przeznaczonej do niszczenia ukrytych pod ziemią bunkrów. Stworzenie i sprawdzenie w działaniu nowej bomby trwało zaledwie 6 tygodni. Amerykańscy konstruktorzy zastosowali całkiem nowe rozwiązanie. Zmodyfikowano lufę działa, która dosłownie wystrzeliwała 300-kilogramowy ładunek wybuchowy do wnętrza bunkra. Ładunek miotający umieszczony jest wewnątrz lufy zapożyczonej od amerykańskiej haubicy piechoty. Tu znajduje się utwardzona głowica, zdolna przebić się przez wielometrową warstwę ziemi i betonu. Opływowy kształt gwarantuje, że bomba uderzy pod właściwym kątem i wbije się na odpowiednią głębokość, aby następnie odpalić ładunek prosto w dół. Pierwsze modele GBU-28 potrafiły przebić się przez 30-metrową warstwę ziemi lub 6 metrów zbrojonego betonu. Konwencjonalna bomba ma wybuchnąć przy uderzeniu. 3, 2, 1. That bomb was designed not to penetrate. Ta bomba nie jest stworzona do wbijania się w grunt, co chyba widać. Lecz jak zaraz się przekonamy, cienka, cięższa bomba, zanim eksploduje, wbija się głęboko w grunt.
mała średnica i duży ciężar. Tę zaprojektowano, by wbijała się naprawdę głęboko. Małe pole przekroju poprzecznego w połączeniu z dużym ciężarem daje bombie SDB wielką siłę przebicia. Bombowiec B-52 może unieść 200 takich bomb. Bomby potrafią się przebić przez najlepsze zabezpieczenia. Z samolotami sprawa ma się inaczej. Bombowce doskonaliły się w czasie II wojny światowej. Lecz równocześnie doskonaliły się środki obrony. Artyleria przeciwlotnicza oraz samoloty myśliwskie. Jednym z rozwiązań było wyposażenie bombowców w broń pokładową. Oto latająca forteca B-17, uzbrojona w 12 lub więcej karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm. Przełomem w dziedzinie obrony maszyn bombowych był mariaż ciężkich karabinów maszynowych z obrotowymi wieżyczkami. Pierwsze konstrukcje obracające się w promieniu 360 stopni pojawiły się w roku 1933. Karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm to śmiertelnie groźna broń. B-17 miał na pokładzie zapas 9000 pocisków, które potrafiły przebić się nawet przez blok silnika niemieckiego myśliwca Messerschmitt. Do najlepiej uzbrojonych ciężkich bombowców należały maszyny B-24 Liberator, brytyjski Avro Lancaster i oczywiście latające fortece B-17. B-17G miał 13 karabinów maszynowych. 4 w dolnej, przedniej wieżyczce obsługiwanej przez bombardiera. Celownik był tu i niezależnie od tego, w którą stronę obróciło się wieżyczkę, celownik podążał wraz z nią. Tu były dwa boczne przednie karabiny lewy i prawy, służące do obrony od przodu. To stanowisko jednego z dwóch strzelców bocznych. Karabin ma duże pole ostrzału, ale trzeba było uważać, żeby nie odstrzelić sobie skrzydła. Także w locie w formacji, kiedy maszyny leciały obok siebie, trzeba było pilnować, żeby w wirze walki nie posłać paru kulek sąsiadowi. Najnowocześniejszym rozwiązaniem była wieżyczka dolna. Tak się tu siedziało. Strzelec był w szelkach, a przed twarzą miał celownik. Napędzana silnikami elektrycznymi i hydraulicznymi siłownikami, wieżyczka służyła do obrony spodu kadłuba bombowców B-17 i B-24. Najbardziej wystawiony na ogień wroga, a więc najbardziej zagrożony, był tylny strzelec bombowców B-17 i Lancaster. Z tyłu było niewiele do ochrony, tylko jedna płyta pancerna z przodu. Myśliwiec starał się najpierw zlikwidować tylnego strzelca, bo wtedy mógł bez trudu ostrzelać tył maszyny. Narażeni na ogień wroga i chłód, tylni strzelcy byli niezwykłymi ludźmi. Byłem tylnym strzelcem i moim zadaniem było chronić tył maszyny. Choć na twarzy miało się maskę tlenową, para z wydechu zamarzała i na brodzie robiły się sople i trzeba je było odłamywać, żeby móc korzystać z interkomu. W czasie II wojny światowej zginęło dwa razy więcej tylnych strzelców niż strzelców z innych stanowisk. Zakładano, że tylny strzelec może przeżyć najwyżej 4 wyprawy bombowe. To wszystko. Mimo potężnego uzbrojenia obronnego bombowców, walka nie była wyrównana i na ogół wygrywały myśliwce Luftwaffe. Dywizjony bombowe starały się zmienić stosunek sił, latając w wielkich formacjach. 54 B-17 leciało w 4 grupach po 18 maszyn, tworząc na niebie ugrupowanie o szerokości ponad 3 i długości prawie 2 km. Zasada, że bezpieczeństwo zapewnia grupa, stało się obowiązującą doktryną w roku 1942, gdy USA przystąpiły do wojny na terenie Europy.
Maszyna, która oderwała się od formacji, często padała łupem myśliwców wroga. Im bardziej zwarty szyk, tym lepsza była obrona przed myśliwcami, bo dysponowało się większą siłą ognia. Jeśli formacja została rozbita, w zasadzie było po tobie. Tysiące B-17 trafiły niemieckie pociski. Wiele spadało na ziemię w kuli ognia, lecz część wracała do bazy. B-17 znane były ze swojej wytrzymałości. Nie było niczym wyjątkowym mieć w maszynie setkę dziur. To nie była wygodna maszyna, lecz służyła do walki i potrafiła przetrwać potężne lanie. Niektóre wracały z kawałkiem steru kierunku, inne miały wielkie dziury w kadłubie. Były wspaniałe. Nie znam lepszego bombowca. Jednak obrona ciężkich, powolnych bombowców zawsze była problemem. Kiedy w walce z Luftwaffe sprzymierzeni stracili 4000 tych maszyn, dowództwo uznało, że to zbyt wiele. Bombowce potrzebowały pomocy. W trakcie II wojny światowej nawet najeżone karabinami maszynowymi B-17. W początkowym okresie wojny samoloty myśliwe bombowcom nad terytorium wroga. Sytuacja się zmieniła, kiedy myśliwe 51 teraz Mustang mógł przelecieć na i z powrotem. Najważniejsze 17 i B-2 silnikowy myśliwiec wiązały walką niemacji bombowców. Mieli całą drogę. Nazywali się bombowcy. To podobno Hermann Göring eskortujące bombowce stanęły wobec nowego, znacznie większego zagrożenia. Połączenia radaru i wystrzeliwanych z ziemi rakiet. Zaczął się kolejny wyścig. Technologia stealth miała raz na zawsze wygrać wojnę z radarem. W czasie II wojny światowej wykrycia przez radary. Lecz ich piloci zwrócili uwagę na to, że aerodynamiczny kształt maszyny rozprasza promienie radaru. Po wojnie konstruktorzy zakładów Lockheed pod kierownictwem legendarnego Kellego Johnsona zajęli się tym zjawiskiem. Prace prowadzono dwutorowo. Po pierwsze, materiały pochłaniające fale radarowe, a po drugie, taki kształt płatowca, który rozproszy wiązkę promieniowania w różnych kierunkach, uniemożliwiając jej powrót do odbiornika. Pierwszy prototyp wzbił się w powietrze w roku 77, a w roku 83 pojawił się pierwszy bojowy samolot w technologii stealth, F-117. Projekt pochłonął miliardy dolarów, lecz jeśli konstrukcja była udana, amerykańskie lotnictwo zyskało szansę wtargnięcia w sowiecką przestrzeń lotniczą bez wykrycia przez radary. Sowieci mieli świetne radary i świetne rakiety i potrafili zniszczyć samolot lecący nawet na bardzo wysokim pułapie. Sposobem na uniknięcie kłopotów była niewykrywalność. Dzięki rozproszeniu wiązki fal radarowych, obraz lecącej maszyny wygląda na ekranie radaru jak odbicie od kolibra, pszczoły albo czegoś jeszcze mniejszego. W roku 88 zaprezentowano światu nowe, trudno wykrywalne samoloty, bombowce B-2. Niezwykłe maszyny z równie niezwykłą ceną $2 miliardów za sztukę. Do dziś nie ma systemu, który wykryłby B-2, więc wart jest swojej ceny. Jedna nieuzbrojona maszyna typu stealth zawsze przemknie się niezauważona. Lotnictwo USA nie potrzebuje już bombowców najeżonych karabinami. Lecz sama niewidzialność nie znaczy nic bez bomb zrzuconych na cel. W XXI wieku cerowniki laserowe i system GPS gwarantują przeprowadzenie nalotu z chirurgiczną precyzją. Lecz dawniej było inaczej. W I wojnie światowej większość bomb zrzucano ręcznie. Pilot zbliżał się do celu, zwalniał, a obserwator rzucał bombę. Większość z nich chybiała. Bombowce nurkujące z lat 30. i 40. używały całej maszyny do nacelowania bomby. Zasada była prosta, lecz bardzo skuteczna. Naprawdę trudno trafić małą bombą w niewielki okręt, znajdujący się kilkaset metrów niżej.
I dlatego marynarka USA opracowała technikę zwaną nalotem nurkowym. Okazało się, że jeśli wyceluje się samolotem uzbrojonym w bombę w statek i zanurkuje w jego kierunku, a potem zwolni z uchwytu w bombę, ta poleci dalej tym samym torem i trafi w cel. Całego samolotu używano jako celownika. Wchodziło się w ostre nurkowanie, zwalniało bombę i wyrywało w górę w nadziei, że nie straci się przytomności. Lecz nowa amerykańska metoda nie mogła się utrzymać w sekrecie zbyt długo. Niemcy dowiedzieli się o niej i sławny konstruktor lotniczy Hugo Junkers opracował najlepszy bombowiec nurkujący wszechczasów. Junkers U-87, nazywany także Stukasem. Niemiecka Luftwaffe, odtworzona po dojściu Hitlera do władzy w roku 1933, dostała gotowe opracowanie dotyczące nalotu nurkowego. A Hugo Junkers skonstruował samolot służący tylko do jednego – zrzucania dużej bomby na znajdującej się na ziemi mały cel. Czołg to mały cel. Bum! I już go nie ma. Atak bombowców nurkujących miał także wymiar psychologiczny. Dźwięk spadających z nieba maszyn budził przerażenie przeciwnika. Niemcy wyposażyli swoje Stukasy w syreny, więc w trakcie nurkowania charakterystyczny dźwięk nadlatującego samolotu był wzmocniony. To była bardzo skuteczna broń psychologiczna. Bombardowanie z wysoka nie było celne. W roku 1941 okazało się, że tylko 1 na 9 brytyjskich maszyn zrzuca bomby bliżej niż 8 km od celu. W efekcie RAF rozpoczął nocne naloty dywanowe na niemieckie miasta. Tymczasem amerykańskie lotnictwo prowadziło precyzyjne naloty dzienne na wybrane cele militarne i przemysłowe. Lecz żeby się udało, trzeba było czegoś, co dokładnie wyceluje bomby. W rzeczywistości bomba zrzucona z 6 km trafia w koło o średnicy 30 metrów. Gdzieś w samym sercu egipskiej pustyni. W czasie II wojny światowej większość nalotów z Dużego Pułapu była niecelna. Sytuację zmieniło pojawienie się celownika bombardierskiego Norden. Karl Norden był Holendrem pracującym w USA. To właśnie on zbudował analogowy komputer składający się z zębatych kółek, przekładni i dźwigni. Oto celownik Norden, który był na wyposażeniu wszystkich amerykańskich bombowców atakujących z dużej wysokości. Urządzenie uwzględniało m.in. prędkość i pułap maszyny oraz prędkość i kierunek wiatru. Twierdzenia co do dokładności celownika Nordena do dziś budzą wiele sporów. Początkowo twierdzono, że z pułapu 6000 metrów można trafić w beczkę. W rzeczywistości bomba zrzucona z 6 km trafiała w koło o średnicy 30 metrów. To całkiem nieźle. Amerykanie i Brytyjczycy musieli zrzucać wielkie ilości bomb na wielkie cele, na przykład miasta, żeby w ogóle coś trafić. Później celownik uznano za broń, która przyczyni się do wygrania wojny i zamontowano go we wszystkich amerykańskich bombowcach, także tych, które zrzuciły bomby atomowe na Japonię. Celownik Norden nie był jedynym sposobem naprowadzania amerykańskich bomb na cel. Operacja Afrodyta miała dowieść skuteczności nowej metody precyzyjnego bombardowania. Bezzałogowe B-17 z ładunkiem 9 ton trotylu miano naprowadzać na cele za pomocą zdalnego sterowania. Niestety to było zbyt skomplikowane. Nie dało się zdalnie sterować ówczesnych bombowców, bo nie było jeszcze odpowiedniej techniki.
Operacja Afrodyta nie zakończyła się sukcesem. Wśród jej ofiar znalazł się Joseph Kennedy, brat przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego, którego zdalnie sterowany B-17 eksplodował, zanim ten zdążył wyskoczyć ze spadochronem. Ani celownik Norden, ani zdalnie sterowane bombowce nie gwarantowały zniszczenia wyznaczonych celów. Powojenne analizy wykazały, że mimo zrzucenia wielkich ilości bomb, precyzyjne trafienie w wybrany cel było niewykonalne. W Wietnamie stało się jasne, że jeśli chcemy w coś trafić, musimy zmienić system celowania. Amerykanie opracowali nowe laserowo naprowadzane bomby Paveway, których z powodzeniem używa się do dziś. Pierwsze użycie sterowanych laserowo bomb zakończyło się sukcesem. Most Lon Bien w rejonie Hanoi był bardzo zwodniczym celem. B-52 bezskutecznie bombardowały go wiele razy. Wykonywano jeden nalot za drugim, a most wciąż stał. Nigdy go nie zniszczyliśmy. Za to wietnamska obrona przeciwlotnicza strąciła wiele naszych maszyn. Właśnie do atakowania takich małych celów stworzono bombę Paveway. Zadanie wykonały myśliwce F-4, uzbrojone w bomby Paveway. Wysłano cztery maszyny, z których każda niosła jedną bombę. Most został zniszczony. System Paveway to dwa elementy: znacznik laserowy i bomba. Znacznik oświetla cel promieniem lasera, a znajdujący się w nosie rakiety system naprowadzania śledzi promień. Pokładowy komputer steruje lotkami bomby, naprowadzając ją na cel. To obudowa, wewnątrz której znajduje się laser. Głowica może się obracać, tak samo jak umieszczone wewnątrz lustro, więc samolot może zawrócić i wciąż oświetlać cel wiązką lasera. Po zwolnieniu bomby system naprowadzający podąża za wiązką laserowego światła prosto do celu. Dzięki ruchomym lotkom można korygować tor lotu bomby w miarę zbliżania się do celu. Naprowadzanie laserowe było początkiem ery naprawdę precyzyjnego bombardowania. Naprowadzane laserowo pociski zrealizowały to, o czym marzono od bardzo dawna. Po latach niecelnych bombardowań mamy potwornie kosztowną, lecz bardzo celną bombę, która trafia tam, gdzie chcemy. Bombowcy z okresu II wojny światowej nie mogły marzyć o takiej celności. Największym atutem tej broni jest jej celność i precyzyjność. Dzięki osiągnięciom systemu Paveway współczesne bombardowanie osiąga celność od 90 do 95%. Przenoszący bomby SDB bombowiec B-2 jest ukoronowaniem technik bombardowania z powietrza. Prawie niewidzialna dla systemów obrony przeciwlotniczej maszyna może zrzucić jedną bombę, zdolną przebić się przez najpotężniejsze zabezpieczenia. Oto gałęzie genealogiczne drzewa bomby SDB. Od ciężkich bombowców. Przez celownik bombardierski Nordena. Superbomby Barnesa Woolisa. Do bombowca B-2. Z punktu widzenia genealogii, bomba SDB znajduje się na jego szczycie. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company. Tekst Krzysztof Jakub Słaniewski, czytał Jakub Urlich. Już za chwilę walka o ropę, a dokładniej o odbudowę z